Tak, w pierwszej połowie podeszliśmy wysoko, ale mieliśmy dziurę w środku i przegrywali cały czas. Nie mogliśmy stworzyć sobie sytuacji. No i w drugiej połowie trener powiedział, że mamy grać bliżej siebie, mamy się rotować w środku trójką. No i jak widać przyniosło to korzyści i strzeliliśmy 4 bramki. Było ciężko, tak jak mówiłem, że w środku nie mieliśmy poukładane, nie było do kogo grać. Schodził Candy do boku w boczne strefy i nie miał kto wchodzić na głowę. Na pewno podeszli ambicjonalnie do nas. W pierwszej połowie stawili nam wielki opór, ale w drugiej połowie już byliśmy zdeterminowani i strzeliliśmy 4 bramki. No i to przeznaczyło nasze zwycięstwie. Duży trożny zawodnik z Żywca wygłówkował piłkę. No i nie pozostało mi oddać strzał. No. Oddałem go ze słabszej nogi, no i piłka znalazła się w siatce. Celowałeś po tym drugim rogu, czy...? Celowałem. No co, no chłopaki na pewno nie położyli się przed nami, walczyli. W pierwszej połowie zagraliśmy, no nie tak jak chcieliśmy, popełnialiśmy dużo błędów. Z tego wynikało, że drużyna przeciwna miała jakieś tam sytuacje, aż w końcu... nie wiem, która minuta, karny i straciliśmy bramkę. No. Mieliśmy też swoje sytuacje, ale nie potrafiliśmy strzelić. Mieliśmy tą konsekwencję i strzelaliśmy kolejne bramki, chociaż ta gra jeszcze nie wyglądała tak jakbyśmy chcieli. Wiadomo, że teraz była przerwa na kadrę, potrenowaliśmy trochę ciężej i to był jeden z etapów tego przygotowania, ten sparring. Dla nas najważniejszy jest mecz w niedzielę i to potraktowaliśmy jako jeden z etapów przygotowania do tego meczu. Na pewno muszą ciężko pracować, żeby się przebić. Starsi zawodnicy będą też chcieli grać jak najdłużej, ale widać, że potrafią grać w piłkę i że w przyszłości pomogą temu klubowi.